O, już, nagrywa. Dobra, to słuchajcie. Na początek takie, że tak powiem, taka zajawka na przyszłość. Na przyszłość będzie ta kolumna, którą obiecałem wam już dawno, dawno, dawno temu zrobić. Słuchajcie, to będzie kolumna do gitary na głośniku Celation. 12 na 80 jest to kolumna, ten głośnik gitarowy. No tutaj brudny, ale to się wyczyści. No i dobra, i słuchajcie, tutaj mam już takie materiały. Dzisiaj zostały tam w stolarni docięta skrzynia. Będziemy składać konkretny wzmacniacz do tego. Wzmacniacz będzie na czterech tranzystorach 2SC5200. Na dwóch 2SC5200 będzie końcówka mono. Przykładowo chcę wycisnąć 80 W, bo na taką znamionową impedancję ma 15 ohmów ten głośnik. Do tego będzie sopran, też taki owalny, od tego Celationa, ale wygrzebałem, słuchajcie, takie trafo. Jest to trafo od PW. I słuchajcie, jeśli PW miało 2 x 30 W, no to raz 60, raz 70 to jest 120 V A. No to może 80 W się uda mi z tego, bo ono jest płaskie dosyć, się uda mi z tego wycisnąć. I tak, żeby po prostu nie przedobrzyć tego głośnika. Tak się zastanawiam właśnie teraz, na pewno nie przedobrzymy 80, bo ma 15 ohmów. Także będzie dosyć to. No ale głośnik jest szerokopasmowy, także będziemy to działać już w niedługim czasie. Będzie fajna obudowa, słuchajcie, ze sklejki 15. 15 mm sklejeczka. Widać coś? Widać. Oczywiście będzie polakierowana na błysk, nie będę jej malował, bo są bardzo fajne słoje, to bardzo fajnie będzie wyglądać, ewentualnie napiszę jakieś tutaj, zrobię takie, wyfrezujemy coś tutaj na tym. Tym, co się da. Oczywiście CNC już w niedługim czasie będzie tutaj u mnie na warsztacie. Jeszcze niekompletne. Czekajcie, muszę odstawić tą skrzynię. Jeszcze niekompletne, ale dzisiaj będziemy przeglądać sobie sprzęcik, słuchajcie. Bo dotarła mega paka, zaraz wam pokażę, tutaj stoi. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Ja tam. O, jest ładnie, na razie się nie da. Jest mega paka. Tutaj postawimy sobie na stół miejscówę. Co, filtr się skurczył? To się skurczył, dawno nieużywany, słuchajcie, się skurczył. I rozpakowujemy tą mega pakę. Ja już sobie tutaj wyciąłem, ale jeszcze. Jeszcze z boku i wyciągamy to, co dzisiaj do mnie doszło. Styropian na ocieplenie, spoko. Żartowałem. Ja wiem, że jeszcze mnie teraz, wiecie, nie widać, ale zaraz tutaj będziemy coś może i prezentować. Także zobaczmy, co tu jest. To coś. To jest dziwne, że z wtyczkami na 220. To coś przyszło w tej megapadce. Oglądamy dalej. Okej,
wielkie dzięki, słuchajcie. I teraz patrzcie, pilocik górę ma metalową, spód ma plastikowy. Pionier A30. Tak wygląda sprzęcior. Jest w idealnym stanie. Dzięki, słuchajcie. To pewnie nie pójdzie dla mnie, ale pewnie pójdzie na licytację. No jest ekstra. Zresztą jeszcze zobaczymy. Co do licytacji, to kurczę, no piękna sprawa, słuchajcie. A30 Pionier. Ciekawe, jaką to ma moc. Tak wygląda z tyłu tego wzmacniacza. Ten kabelek też tutaj patrzę, że jest. Zaraz obadamy, co tu napisali. Jest na tranzystorach mocy. Dwie końcówki mocy. 4,16 ohm lub 8,32 ohmy A plus B. Czyli 8-ohmówka. A30K. Amplifier. Zintegrowany amplifier. Control, output, input. Czyli to jest sprzęt typowo do wieży Pioniera. Dobra. Kurde, ekstra. Normalnie odpalimy go i zobaczymy, jak to gra. Już w niedługim czasie. U mnie w domku. A potem zobaczymy, co z nim dalej będzie. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Odstawiamy Pioniera, bo jest naprawdę fajny. Ekstra. Cieszę się bardzo, że mam takich widzów. Normalnie jesteście, no, niesamowici. Jedziemy dalej. Zobaczmy, co to jest. Kolejna maszyna. Magnetofon Technics. Magnetofon Technics. Teraz zobaczymy, teraz co to jest. Klasa AA. No to tak podobnie jak tutaj miałem wcześniej coś takiego. 3 głowice. MPX filter Dolby NR. No fajnie, bo jak z radia nagrywamy i mamy ten MPX filter, to nam pięknie rozdziela sygnały stereo i nie mamy żadnych szumów przy nagrywaniu, przy zapisie z tunera stereo, nie? Z UKF. Pobór 25W, Technics model RS AZ6. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale chyba dobrze. Kurczę, full opcja, wszystko elektronicznie. RS AZ6 stereo kasety Technics, ale będzie fajowy sprzęcik. Ale pewnie to Pionier, a to Technics, no ale to dosyć fajnie to wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Sony. Tym razem maszyna Sony, mini dysk Sony. A dokładnie, model to jest MDS-JE520. Przeglądniemy. Tak to wygląda z tyłu. Tak, CD mam Sony, 6-płytowca. Jest do tego mini dysk Sony, to praktycznie może być komplet. Mamy taki sam front, mają. Też mają ten skosik tutaj. I Sony 6-płytowiec też ma taki skosik. No kurczę, bajka. Kupa sprzętu przyjechała. Nie wiem, czy to, bo tutaj jest i Łukasz jako nadawca,
i Krzysztof jako nadawca. Także wielkie podziękowania, słuchajcie. Przede wszystkim cały czas wielkie podziękowania. No i ostatni maszynka. I tutaj takie maleństwo, słuchajcie, jest to amplituner albo cała wieża. Tak, tuner i amplifier. I słuchajcie, jest to dokładnie model UDRA M7 Denona. Wagę to ma. Małe, ale waży. Sprawdzimy to, przetestujemy. No piękna maszyna, Denon. UDRA M7 65 W mocy. Tak wygląda tył. A tak wygląda przód. To co? Słuchajcie, odpalamy cokolwiek. Odpalmy sobie tego Denona na początek. Tutaj by się przydała przejściówka teraz. A tutaj leży na wierzchu. Dobra. Żeńska przejścióweczka. Zegarek jest strasznie ciemny. Funkcja. Włączyć. Ale numer sam się ściszył. Wiecie, z żurnalistami na chodzi. Patrzcie, chodzi. Praktyczna, na biorę uczestnictwo w tych politycznych debatach. Program mają ta kosztaka malowidona. I tuning. Nie puszczamy muzyki. Ale emocji działa. Będą mieć problem. Jest balans lewy, prawy działa elegancko. Zmienimy. No. Tu się ma nazywać okay. Trable. I ma łączyć Morze Północne i Morze Norweskie, bo taka jest nomenklatura, przez Bałtyk do Wybrzeża Polskiego w okolicach miejscowości. Ale... Niechorza to jest cały czas. Wiecie, co wam powiem? Koniec Polski, niedaleko Szczecina. Ja tutaj nie mam dobrych kolumn, żeby odsłuchać, ale to jest sprzęt Denona. Ale docelowo chcemy mieć produkcję na samym Morzu Północnym. Więcej 2,5 miliarda metrów sześciennych. Czyściutko odbieram. Rocznie, chociaż sprowadzać będziemy więcej stamtąd, bo te 2,5 miliarda to mamy, chcemy mieć dla... Ja tu wiecznie w tym radio o jakiejś polityce, non stop. Dziękuję. Część... ...mił sam. No a na sesję, która odbyła się... Ekstra. Denon został sprawdzony. Teraz podłączymy wszystko to, co tutaj do mnie dzisiaj przyszło, czyli tak, wzmacniacz A30 Pionier, minidysk Sony, Technics, stereo kasetę, deck. Zobaczymy momencik, open. Ale kurde. Jak szuflada na silniku. Dobra, musimy tylko teraz tak, wziąć jakąś kasetkę. Włączyć, ułożyć, ale co ja robię?
to się samo zamknie. Trochę techniki, człowiek się gubi, pamiętajcie, kurde. To było to. Play. Ale kurczę, tutaj idzie, słuchajcie, no to dobra, to teraz tak. Podłączmy sobie out. Play out i włączmy sobie wzmacniacz. Okej. I zróbmy głośniej. Tutaj. Nie do wiary, że to z kasety tak odtwarza. Ciekawe, czy znajdzie kolejno sam z automatu. Trzeba było włączyć tą funkcję pewnie. Monitor. Licznik jak na tym, na... Coś to zaraz wam pokażę. Jak na CD. Ojej. Kurczę, moment. Przewziąć. Dobra, play. Koniec kasety. Licznik jak na CD. Najpierw powoli, a potem szybko, nie? Play. Wyhamuję i dopiero... Co tu pusto jest? Może być, że to pusta kaseta. Się zapominam. A on się sam zamyka. Patrzcie, jak fajnie kółko wchodzi, jak w wolumę robię. Zobaczcie, ta kaseta była nagrywana na mojej szufladzie. Z jaką jakością to gra? Kurczę, no. No to dobra, to teraz podłączmy tak. Podłączmy mini dysk. Jakiś tutaj jest jeden. Play. I tutaj muszę kabelki przepiąć. O kurczę, moment. Moment, żeby tutaj czegoś zaraz nie zepsuć. No dobra, przepniemy kabelki z magnetofonu pod auta. O, tutaj jakość jest. Nieważne dziewczyny, nieważne przyczyny. Ja po prostu kocham cię. Nigdy więcej nie patrz na mnie. Ale przestrzeń fajna, stereo. No dobra. Zobaczymy to, jak to zagra na pięknych, ładnych kolumnach. Na razie nie puszczamy muzyki, słuchajcie, bo wiecie, jak to jest z YouTube'em. No kurde, sprzęt fajny. Wielkie dzięki, panie Krzysztofie, czy tam panie Łukaszu, no bo mam dwa nadania. Prawdopodobnie było to od pana Krzysztofa. Bo tak mi się wydaje, że tutaj jest... No ciężko mi dojść, nawet od kogo to do mnie przyszło, słuchajcie. Także... No zobaczymy. Na pewno na mailu mam. Także nie wiem nawet komu dziękować, słuchajcie. Dziękuję wszystkim widzom. Przede wszystkim nawet tym, którzy do mnie przysyłacie takie, tego rodzaju różne sprzęty. I te sprzęty po prostu albo trafią do was na licytacji, żeby wspierać po prostu projekt tej maszyny CNC lub kolejny projekt, który właśnie tutaj już na samym początku tego filmu
zapowiadałem, a zapowiadałem właśnie ten głośnik, nagłośnienie te mobilne do gitary. Znaczy, no do gitary, do wokalu, to będzie taka kolumna dosyć spora, że tak powiem. Dobra, sobie usiądę, to przynajmniej będziecie mnie widzieć. No i aż normalnie teraz zaczynam się zastanawiać, co z tym sprzętem dalej. Bo sprzęcik fajny, no Pioneer, Sony, Technics. Każdy pies z innej budy, sorry, że tak mówię, ale mam jeszcze tego Sony SACD. Ten odtwarzacz na 6 płyt. Także Sony z mini dyskiem, dwa odtwarzacze, no tutaj delikatny róg ma takie ukruszenie jakby, ale to można przykleić, tego praktycznie nie widać. Będzie, jak się ładnie sklei. Kurczę, nie wiem czemu to tak ciemno jest. Co tu się dzieje dzisiaj? Ten deck na pewno ma monitor. O, teraz szuka początku, tak? Ejekt. Mini dysk. O. Tak, puściło. Znalazłem początek, tylko że ja kabla tutaj nie mam podpiętego, ale będę miał już niedługo podpięty kabel. No. Dobra, przewinimy sobie to dalej. O, monitor włączyło. Się ustawić do kolejnej z automatu, do kolejnego utworu. Kurczę, kiedyś o takim sprzęcie, o takim magnetofonie trzeba, to kurczę, mogłem tylko pomarzyć. Jakieś niemieckie kasety. MPX Dolby Nord włączone. Dolby C, Dolby B, Dolby C, BC. Dobra, to by było na tyle. Dzięki serdeczne. W niedługim czasie licytacja. Oglądajcie, śledźcie ten kanał. To na pewno coś do was spadnie. No i piękny amplituner Denona. Kolejne sprzęty w niedługim czasie. Będziemy omawiać, podłączać, sprawdzać, testować. Wszystko pięknie działa. Dzięki. Pozdrawiam.